Cześć, tu Edyta. Jesteśmy dzisiaj BodyMind Experts w Katowicach. Cześć, jestem Kamil. Za chwilkę będziemy przeprowadzać trening, głównie skierowany na rozbudowę mięśni pośladkowych oraz wyrzeźbienie pleców, a przy okazji zrobimy sobie jeszcze ćwiczenia na mięśnie brzucha. Do ruszenia. Do rozbudowy mięśni pośladkowych będziemy używać wolnych ciężarów, dużych ciężarów oraz niskiej ilości powtórzeń. Tak? Będzie to przedział między 5 a 10 powtórzeń po to, aby poddać mięśnie tzw. hipertrofii. Przez to zyskamy bardzo fajny ich wygląd. Trening z Edytą rozpoczynamy od wstępnej rozgrzewki na skakance. Z racji tego, że tutaj jest bardzo szczupłą kobietą, skupimy się w głównej mierze na wzmocnieniu mięśni oraz na hipertrofii mięśnia pośladkowego. Z doświadczenia widzę, że mięśnie pośladkowe zaraz po mięśniach brzucha należą do tej grupy, na której najbardziej zależy kobietom. Niestety większość z kobiet nie wie, jak odpowiednio wytrenować te mięśnie, aby uzyskały atrakcyjny wygląd. Aby uzyskać odpowiedni kształt mięśni pośladkowych, musimy poddać je treningowi siłowemu. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy nie mamy żadnych wad postaw, tak aby zaangażowanie mięśni pośladkowych podczas wykonywania danych ćwiczeń było maksymalne. Z racji tego, że mięśnie pośladkowe składają się zarówno z włókien szybko kruszliwych, jak i wolno kruszliwych, musimy poddać je dużym obciążeniom z małą ilością powtórzeń oraz mniejszym obciążeniom z większą ilością powtórzeń. Następnym krokiem będzie stworzenie takiego planu, aby zawierał ćwiczenia zarówno w pozycji wertykalnej, horyzontalnej oraz takie ćwiczenia, które będą angażowały każdą grupę mięśniową odpowiedzialną za atrakcyjny wygląd naszego pośladka. Do tej grupy należy naprężacz powięzi szerokiej, mięsień pośladkowy wielki, średni oraz mały.